Materiały na kanale Refur Narrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Nie podburzaj lekką ręką władców lasu. Nie są oni skorzy do gniewu, lecz gdy w końcu zdecydują się go bronić, cała Knieja szaleje wraz z nimi. Drapieżne ptaki stają się niespokojne, gdy cienie się wydłużają. Stworzenia, które niegdyś stanowiły sobą cel łowów, zwracają się przeciwko drapieżnikom. Biada każdemu, kto wkradnie się bez zaproszenia pod wielki baldachim zielonego mroku, gdyż nigdy już nie powróci z Atelloren. Eltajas, strażnik Polany. Cokolwiek nie zostanie powiedziane w czasie karczemnych przechwałek tak w Imperium, Bretonii, Ultuanie, jak i gdziekolwiek indziej, nie powinno pozostawiać żadnej wątpliwości, że najlepszymi strzelcami świata Warhammera byli, są i będą łucznicy leśnych elfów. Oto leśne elfy, mieszkańcy Atelloren, Kniei leżącej na styku Bretonii i Gór Szarych, poprzez wieki izolowania się od świata zewnętrznego, nauczyli się chronić swoją ojczyznę przed każdym, kto przekroczy jej progi. Chronić z cieni, przez jedno szybkie naciągnięcie łuku i wypuszczenie strzały, która wbita prosto w szyję lub między łopatki, daje bardzo jasny komunikat. Przekroczyliście granicę, której nie wolno było przekraczać. W Atelloren łucznictwo to nie tylko narzędzie walki, ale jedna z wielu umiejętności niezbędnych do przetrwania każdego z członków rodu Azrei. Dlatego też przyjrzyjmy się, czyja strzała może wylądować w twoich łopatkach, gdy tylko przekroczysz granicę Lorenu. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj o łucznikach leśnych elfów. Atelloren nie zniesie obecności człowieka, orka, krasnoluda ani zwierzoczłeka. Jeśli jakikolwiek wróg wykona choćby krok na naszą świętą ziemię, nie będzie miał szansy wykonać kolejnego. Kiedy Atelloren wzywa o pomoc, każdy leśny elf gotów jest na to, by odpowiedzieć na zew lasu. Mieszkańcy Lorenu szkoleni są w łuczniczej sztuce od momentu, kiedy tylko są w stanie złapać w swe ręce łuk, jeszcze zanim będą go w stanie napiąć. Kiedy długowieczny elf osiąga pełnoletność, zostaje formalnie wprowadzony w szeregi Straży Polany, jednostki milicji służącej pod jednym z lordów lub pań regionu lasu, który zamieszkuje. Takiemu strażnikowi przypisany zostaje fragment lasu, za którego patrolowanie bierze odpowiedzialność. Kiedy tylko strażnik ujrzy jakiegokolwiek intruza, nieważne czy jest to bretoński rycerz szukający Graala, zwiadowca bandy zwierzoludzi czy zdradziecki duch lasu, podniesiony zostaje cichy alarm. Większość osób przekraczających granice Lorenu umiera w błogiej nieświadomości. W ciągu kilku chwil las zapełnia się łowcami, którzy mają jeden cel – wytropić i zabić intruza. Gdy Atelloren wyrusza na wojnę, to Straż Polany stanowi trzon jej armii. Każdy szlachcic zbiera pod swym sztandarem grupy strażników Polany, którzy łączą się w formalne pułki pod dowództwem jednego z niższych szlachciców. Obserwowanie armii leśnych elfów może wprawiać w poczucie jej dezorganizowania, lecz jest to bardziej niż dalekie od prawdy. Od każdej grupy strażników oczekuje się przestrzegania rozkazów, lecz jednocześnie zachęca do przejmowania inicjatywy i wykorzystywania szans, gdy nadarzy się ku temu okazja. Strażnicy Polany mają w zwyczaju łamać linię bitwy, zbliżając się do wroga, by następnie wycofać się jak liście w czasie burzy, cały czas zasypując przeciwników salwami często magicznie zaklętych strzał i wykorzystując okazję, by zdziesiątkować krytyczne oddziały. Zmierzch i cień kryją kroki. Ci spośród Straży Polany, którzy czują zew przygody lub obowiązku wobec swoich braci, wkraczają na ścieżkę zwiadowcy Kniei. Nie każdy z regionów Atelloren jest bezpieczny dla elfów. Dlatego też, podczas gdy strażnicy Polany chronią te tereny, po których elfy stąpają na co dzień, w głębie lasu, gdzie królują złe duchy i najgorsze z drapieżników, wysyła się zwiadowców Kniei. Aby kroczyć takimi ścieżkami, leśny elf musi być niewidzialny nie tylko dla wzroku drapieżników, ale także dla jego innych zmysłów. Nie jest to łatwe w walce z nieziemskimi stworzeniami, dla których dusza elfa objawia się jako jasno płonące światło. Dlatego też zwiadowcy do mistrzostwa opanowali sztukę znikania nawet w najbardziej magicznym tego słowa znaczeniu. Umiejętności zwiadowców Kniei w zakresie skradania się i ukrywania dobrze sprawdzają się również na polu bitwy.
Są mistrzami zasadzek i odwracania uwagi, zabójcami wrogich załóg artyleryjskich i nieostrożnych czarodziejów, którzy zbytnio oddalają się od ochrony swoich sojuszników. Wielu najeźdźców zagrażających Atelloren zostało zmuszonych do walki, będąc zupełnie nieświadomymi, że zwiadowcy przez wiele dni, jeśli nie tygodni, podążali ich śladem. Wtedy to, kiedy szeregi wojowników zderzają się ze sobą, zwiadowcy ujawniają się, siejąc zamieszanie i niwecząc taktyki wroga. Kolejne zabójstwo. Widzicie? Jętki? Oto jak to się robi. Strażnicy ścieżek to milczący strażnicy szlaków prowadzących do i przez Atelloren. Tam, gdzie to już zwiadowcy byli mistrzami kamuflażu, tam strażnicy mogą przez wiele dni leżeć w bezruchu, na szczytach drzew, w leśnej gęstwinie lub na specjalnie zbudowanych kładkach, niezauważeni przez cokolwiek, co wejdzie w ich perymetr. Wtedy to wystarczy jeden szybki, wykalkulowany ruch, by strzała trafiła dokładnie w gardło celu. Kiedy nazywasz Atelloren domem, jest szansa, że las upomni się po to, co należy do niego. Strażnikami ścieżek zostają zazwyczaj najbardziej zapamiętali spośród zwiadowców kniei, czasem jednak to reprezentant innego spośród elfich zawodów, któregoś dnia poczuje zew bijący z głębin kniei. Ten zew nigdy nie milknie. Nigdy nie ustępuje i nie daje spokoju, a ten, kto go usłyszy, z czasem zda sobie sprawę z tego, że komfort odnajduje jedynie w najgłębszej gęstwinie, a nie pośród swych braci i sióstr. Las sam uczy ich tajników skradania się i strzelania. Wielu nigdy nie wraca z tej podróży, nie spełniając oczekiwań lasu, a jednak ci, którzy przeżyją, są niezrównanie wyszkoleni i zahartowani dzięki swoim doświadczeniom. Ich krewni zobaczą ich ponownie tylko, gdy nadejdzie czas wojny. Wtedy to powrócą, aby chronić swój dom. Każdy spośród strażników ścieżek zachowuje się inaczej. Strażnicy nie są jednolitą formacją i każdego z nich ukształtowały inne doświadczenia. Mimo to prawie żaden spośród ich braci nie jest w stanie dorównać ich umiejętnościom w posługiwaniu się łukiem. Jeśli tylko sobie tego zażyczą, ci milczący prześladowcy mogą w mgnieniu oka wystrzelić mrowie czarnych lotek lub oddać pojedynczy, nieomylny strzał, dokładnie włączenie w pancerzu wroga. Nie jest to jednak jedyna umiejętność odróżniająca ich od strażników polany i zwiadowców kniei. Strażnicy ścieżek to mistrzowie zasadzek, zdolni do tego, by w kompletnej ciszy pojawić się obok nieprzygotowanego wroga i zniknąć, nim jego ciało uderzy o ziemię. Podczas gdy w czasie wojny tworzą oni małe bandy prowadzone w nieformalnych grupach przez najbardziej doświadczonych spośród nich, zwanych wartownikami, tak na co dzień strażnicy ścieżek są odpowiedzialni za ochronę granic Atelloren przed zabłąkanymi wędrowcami, nieważne czy będą potrzebowali użyć do tego ich strzał czy zastawionych pułapek. A granica wypełniona jest nieprzyjemnymi niespodziankami i zwłokami pozostawionymi jako ostrzeżenia. Ciernie ukryte pod porostami, sieci skryte pośród konarów, wilcze jamy najeżone kołkami, pojedyncze paliki wyskakujące zza drzewa czy sidła gotowe na kawaleryjską szarżę to jedynie kilka z taktyk używanych przez cienie Atelloren. I to był ich czempion? Czatownicy to prawdziwe drapieżniki. Elita wśród elit strażników ścieżek, myśliwi, których osobowości zostały całkowicie zatracone na rzecz pierwotnych instynktów obrony swego gniazda, którym jest Atelloren, jak również obsesji polowania na ofiarę, która zostanie uznana za godną. Czatownicy to elfy niesłychanie małomówne i samotnicze. Stanowią zagadkę nawet dla swoich pobratymców. Jest ich bardzo niewielu i o każdym z nich krążą legendy. Pomiędzy ich wizytami w salach leśnych elfów mogą upłynąć całe lata, a gdy to nastąpi, na pierwszy rzut oka widać, że w czatownikach jest coś więcej z leśnego stworzenia niż z elfa. O wiele lepiej czują się w dziczy, w której są w stanie przeżyć dzięki swemu sprytowi i przebiegłości. Czatownicy nie odnajdują radości w pojawianiu się na polach bitewnych starego, jak i nowego świata. Nie ma to dla nich nic wspólnego z polowaniem, jednak mimo to, gdy zajdzie taka potrzeba, a czatownik dołączy do bitwy, swymi precyzyjnymi strzałami zawstydzi nawet strażników ścieżek. Czatownicy potrafią wybrać pojedynczego wroga spośród całego pułku żołnierzy i jednym idealnym strzałem powalić go martwego na ziemię. Nieważne, czy to dowódca oddziału, mag bitewny ukryty pośród piechoty, czy pilot krasnoludzkiego żyrobombera. Łucznicy z Atelloren są symbolem determinacji i nieustępliwości w obronie swojej ziemi. Są strażnikami lasu, bezlitosnymi dla tych, którzy odważą się zaatakować ich dom. To właśnie ich śmiertelna precyzja sprawia, że Atelloren pozostaje jednym z najmniej dostępnych i najbardziej niebezpiecznych miejsc w świecie Warhammera.
To tyle na dzisiaj. Zwyczajowo zapraszam na mojego Patronite'a. To właśnie wsparcie widzów takich jak ty pozwala mi poświęcać czas na tworzenie materiałów takich jak ten. Zwyczajowo zadaję też pytanie dnia. Kto pojawia się w waszych głowach, kiedy mówię najlepszy łucznik fantasy? Na odpowiedzi czekam w komentarzach pod spodem. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.